No i cóż, myślałem, że plaga macania nie przejdzie na ten kanał, a tu jednak nie da się inaczej. Natomiast macając to, mam wrażenie, że w środku mamy powietrze. Sprawdźmy to. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Cóż, moi drodzy, no właśnie, wyjątkowo napompowana saszeta, napompowana niczym paczka lejsów, niczym dobra paczka lejsów, moi drodzy, skrajnie, naprawdę ciężko jest cokolwiek czegoś tu dotknąć, bo czuję, że tak napinamy to opakowanie, że ono może wyszczelić i przyleci pani sprzedawczyni i od razu będzie przypał, że otwieram coś w sklepie. Naprawdę, mega napompowana, ledwo jest tu coś wyczyścić, nawet jak się chytamy, to jest... No nie, no dobra, tu się da przy brzegu, ale jest strasznie ciężko. Czy w ogóle coś z tych saszetek da się wymacać, to jest temat na osobny film. Pamiętajcie, że to nie jest pierwsza saszetka, którą otwieram w życiu. Były już inne saszetki z Playmobila oczywiście, bo nie mówimy tu o Lego, które na moim bazowym kanale otwieram non-stop. Jest to seria 17, widzimy trochę ciekawych figurek tu możemy dostać, a że ja Playmobile, szczególnie figurki, bardzo lubię. Z zestawami bywa różnie, zapominajcie też, że zestaw też kiedyś tam był, ale z zestawami bywa to różnie, z ich bawialnością bardziej. Tak, figurki po prostu uwielbiam, bardzo mi się podobają i naprawdę widzę sens ich kolekcjonowania i zabawy nimi. No więc kupiłem w ciemno dwie saszety, Scooby-Doo była pierwsza, a ta jest właśnie druga. I co tutaj mamy? Jeszcze nie wiem, ale wygląda na jakiegoś kowboja, byłoby super. Chyba tak, chyba tu będzie kowboj, no to byłoby czadowo, moi drodzy. Weźmy ulotkę i sprawdźmy, co nam w ogóle seria 17 minifigurek od Playmobil oferuje. Co tutaj mamy? Ulotka no praktycznie jak w Lego, chociaż troszkę mniejsza. Instrukcja złożenia jest praktycznie się bazuje na jednym chipku, ponieważ no resztę gadżetów musimy, można by rzec, się domyśleć. Nie jest to aż tak skomplikowane widać, albo przynajmniej Playmobil tak jak Lego nie robi z nas debili. Przepraszam za słowo, ale czasem mam takie wrażenie, jak patrzę na to, co robi Lego w instrukcjach, że niestety nas tak traktują. A tu proszę, Playmobil w miarę tutaj, cyk złożone. No okej. Okay. Moi drodzy, cóż tutaj teraz przyjmij się figurką, które oferuje nam ta seria. To jest jakieś włóczyki bardziej. Oj nie, to nie Western, to jakiś bezdomny jednak po prostu. Mamy kropeczki, że móc sobie zaznaczać. W tej serii dostajemy tylko i wyłącznie 12 figurek, o czym chyba nie widziałem nigdzie na pomknięcia. No cóż. Natomiast moi drodzy, mamy tutaj... Co to jest? Jakiś mutanto ważko z Zoroko ręki. No że co, ręki? Co to jest w ogóle, moi drodzy? No grubo, grubo. Przy tamtym ten wypada tak se. I to jest faktycznie cowboy, a nawet jakiś po prostu bym powiedział poławiacz zło. Ma on to misę do poławiania, sito jakieś, ale rewolwer też. Jest jakiś Neapolitanin, gość z Francji, ale ja Francji średnio lubię, więc jest też błazen z dwoma kukiełkami. No, to się prezentuje fajnie, okej. Okay. Jest też oczywiście jakiś gamer. Oczywiście gamer nieodłącznie musi mieć pizzę. Wiem, bo sam mam kanał gamingowy, więc jeżeli jeszcze na nim nie byliście, co prawda tam głównie gramy w gry Lego, ale gramy też w Mario czy w Fall Guys, no to warto wpaść i obczaić. Jest tutaj jakiś rycerz, aczkolwiek ja bym go bardziej powiedział jakiś łowca demonów. Szczerze powiem, on by nawet mógł grać Wiedźmina. Tak jest, nie zapominajmy, Wiedźmin w trójce strzelał kuszą, chociaż wcześniej gardził absolutnie kuszami. Ale spójrzcie, mamy dwa miecze, mamy kuszę, no i jakiś opancerzony, chociaż Wiedźmin też stronili raczej od takiego opancerzenia, ale opancerzony Wiedźmin, why not? Mamy też nurka z jakimś takim mikroskuterkiem w ogóle. Jego, przypuszczam, wymacać będzie łatwo. Jest nasz bezdomny, oczywiście sobie żartuję, bo raczej nie jest bezdomnym. Aczkolwiek co to jest, jakaś deska? Nie, poziomica. To jest, co to jest, jakiś bezdomny, który będzie sobie budował dom? No bo to jest poziomica bez kitu, nie? Mamy jakiegoś bezdomnego, który będzie budował dom. Okej. Okay. Co to jest znowu, jak on pasuje do pary z tym po prostu? Oni chyba faktycznie, nie no, w miarę są oczywiście parami. No bo można by powiedzieć, że cowboy pasuje do mojego bezdomnego. Dobra, nie są parami jednak. A policjant co? Policjant jest do pałowania tych przebierańców? Moi drodzy, jakiś jeżozwierz na głowie, jakaś maska. Co to za impreza? Aha, bo to jest faktycznie pokazane, że możemy mieszać do woli. Właśnie miałem patrzeć, bo mówię, torcik znany. Okej, okay. Co to jest? No powiem wam szczerze, mega uber mutant. Te dwie figurki to bym tak chciał, że hej, kto wie, czy się da to kupić. Jest jakiś samuraj, w ogóle mega uzbrojony. Jest też po prostu zwykły policjant z pałą. Ewidentnie najsłabsza figurka z tej serii. Gdyż nie oszukujmy się, takich policjantów daje na chociażby gazetka Playmobil. I jest też tenisista, w miarę ciekawy, aczkolwiek te potrójne kulki średnio wyglądają mi na piłkę, a zupełnie na coś innego. Chociaż teraz sam nie wiem na co. Tu oczywiście
oczywiście jeszcze pokrowiec na paletkę, albo i druga paletka tam jest i to jest oczywiście taki gość, którego jak szukasz dobrego wojownika, to... To wybieraj Murzyna. No właśnie, pewnych słów już na YouTubie trzeba unikać, moi drodzy. 70242 to jest nazwa serii, wygląda naprawdę ciekawie i szczerze, patrząc po tych dwóch mutantach, to szkoda, że LEGO już takie odpały nie idzie trochę, ale szczerze powiem, bardzo podobne. W LEGO też sobie wyobrażam, że byłaby taka seria, aczkolwiek byłoby mniej postaci historycznych. Tam zazwyczaj jest jedna postać historyczna, a tu spójrzcie, jest kilka tych postaci historycznych. No i policjant, nie, dobra, był tam jakiś policjant. Dobra, moi drodzy, kurde, złożyłem to, a nie wiem jak tego złożyć. Wygląda, powiem wam szczerze, całkiem ciekawie. Te gadki, no spójrzcie, nie są to randomowe, zwykłe gadki, które dostajemy właśnie w gazetkach. No to wow, tutaj naprawdę jest, nie, wybaczcie, ja potrzebuję instrukcji. Tutaj naprawdę jest ten efekt wow, bym powiedział. Okej, okay, tak to nam tutaj nachodzi. Hipka sobie montujemy. To jest odpowiedź na częste moje pytanie, czy w ogóle hipki się... Czemu mi to nie wchodzi? Czy w ogóle hipki się... Co jest? Aha, bo tu muszę rękami zablokować, tak jest. Czy hipki się demontują? No to właśnie jest odpowiedź na moje pytanie, moi drodzy. Czy hipki się demontują? Demontują się oczywiście jak najbardziej, w pełni. No, wchodzę tu, kurde, krócej, czy ja czegoś... Dobra, to tu trzeba, wiecie, to trzeba sprytnie, ale przez to ten mechanizm jest spoko, nic nam się tu nie ma szans rozpaść. Mamy również... super, kamizelę też trzeba było włożyć wcześniej. Dobra, będę z wami szczery, moi drodzy. Montaż tych hipków do najprostszych nie należy, to znaczy trzeba się dwa razy zastanowić. No taki dość ładny, taki lowelaskowaty, bym powiedział, jak dla tego bezdomnego. To znaczy, no ta broda to nie jest taka, wiecie, no jest przystrzyżona. Ojeju, jak zwykle oczywiście jest problem tutaj z nałożeniem włosków. Dobra, weszły. Bardzo ciekawego kija ma ten typaz, no bardzo ciekawy kij. Czekajcie, on jest tak noszony. Może też robić, wiecie, jak chcemy, to może robić za wędkę albo za pistolet. Tuf, 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 gincie LEGO, tuf, 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 inne podróbki, tuf, 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 tylko Playmobil, tuf, 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 tuf. No, spoko, spoko. Kij się w ręce nie obróci, musimy go całkowicie wyciągnąć i zrobić w drugą stronę. Jest również kapelutek, no okej, okay, on też pochodzi ze świata westernu, to jest teraz ewidentne, jakby, ale po co jakiś obieży świat, po co mu w ogóle, czekajcie, jak to się wkłada? Aha, to się po prostu nakłada, po prostu, to w żaden sposób się nie szczepia, czyli gdy zaczniemy nim telepotać, to nam po prostu ten wór spadnie, ale wygląda to ok. No i jest jeszcze ta poziomica, no bo cóż to, moi drodzy, mogłoby być innego? Z jednej strony wygląda gość westernowy, z drugiej dostał poziomicę. Tutaj mamy poziomicę w pionie, a tu poziomicę w poziomie. Bezdomny cowboy z poziomicą. No przyznam się szczerze, leci całkiem ten Playmobil po całości. Natomiast, moi drodzy, co do jakości, tutaj oczywiście nie ma żadnych znaków zapytania. Mamy wielokrotnie przetestowaną jakość. Nadruki są dobre, w ogóle te gacie naprawdę mnie teraz dziwiły, bo zazwyczaj Playmobil mają proste gacie. Ciekawa kamizela, ładne nadruki, wszystko tutaj. LEGO nam nie daje oczywiście cowboyów. Playmobil nam, widzimy, od święta cowboyów daje. Moi drodzy, naprawdę zastanawiam się, czy nie przyjrzeć się innym figurkom. Figurki Playmobil mi się podobają cały czas, więc tutaj nie sprawdzamy dzisiaj jakości. Ja wam mówię, że to jest fajne, a bawimy się tylko i wyłącznie tutaj już samym pomysłem. Patrzymy, jak to działa, patrzymy, jak to wygląda bardziej, testujemy w ten sposób. I ja mówię, że naprawdę warto na to zwrócić uwagę. I mam nadzieję, że wy również zwracacie na nie uwagę, że tak nie olewacie tych Playmobili. Dla mnie figurki są naprawdę super, dużo gorzej z konstrukcjami, ale kto wie, może się jeszcze kiedyś do nich przekonam i jeszcze coś sobie kupię z konstrukcji. Kiedyś jedno mniejszy zestaw kupiłem, jeden mniejszy i wam się średnio spodobało, bo się średnio też wyświetliło, więc dlatego się waham, czy kupić kolejne, ale jeżeli chcecie kolejne, napiszcie o tym w komentarzu. Nadróbcie też tamten film, bym wiedział, że jednak wam się podoba, a bezdomny cowboy z poziomicą idzie szukać domu. Kto wie, może w Playmobil City, może w jakimś nowym serialu, kto wie, moi drodzy, kto wie, nawet ja tego nie wiem. Nadróbcie inne stare filmy z Playmobila i nie tylko. Bye!